To witamy wszystkich przy siebie kukurydzy. Tak, znajdujemy się dzisiaj w domkach. Na marchewkach. Dokładnie. Siejemy kukurydzę John Deere'em 670M z Wanderstatem Tempo. Dzisiaj było uruchomienie jego. Nowy nabytek. Testujemy, już mamy posianych 15,5 hektara z ziarna wychodzi. Z kręcenia razem z ciągnikiem z takich nakładów wychodzi 15,70, nie? Może niektórzy gadają, że za wcześnie kukurydza, ale to chyba już nie ma na co czekać, bo wilgoć jest, wszystko trzeba korzystać. Kurwa, widzisz, jebany nie przestawimy. Odmiany kukurydzy siejemy Inventive. Na hektar 32 tysiące ziaren idzie. Dawka nawozu idzie pod dosiewnika 240 kg. Usiany NPK, a teraz nawet nie wiem, co Damian przywiózł. Patrzyłeś, co tam przywiózł? Nie, nie zauważyłem. Też kurwa nie patrzyłem. Granulek. Tam na filmie będzie widać. Dokładnie. No, jak nie, to ci wyślę w tym. Dobra. Tutaj Damian wcześniej szykował ósemką 85-30 z agregatem Dablo 6,20 szerokości rowowym. To też będzie na filmie widać fajnie wszystko. I siejemy dalej, nie? Sprzęt to mamy z Frikę, z Ełku, od Mirka Starczuka. 10. maszyna od niego wzięta. Na razie jesteśmy z niego zadowoleni. Nie, dobry chłop, idzie to do gadania się. Polecam tą firmę. Serwis, wszystko tak samo. Gdzie się dogadać i jak się umawiają z nami, to tak i wychodzi, nie? Bo miało być wczoraj uruchomienie, ale że pogoda była taka, jaka była, więc zrobiliśmy dzisiaj uruchomienie. To byli chłopaki, to ustawili od razu siewnik Bogbajla, też wzięliśmy od nich. To były czujniki zakładane jeszcze, więc tak to wygląda, nie? Tutaj w tym kawałku mamy 12 hektarów. Już mało nam zostało do posiania. W miarę szybko idzie, chodzimy z prędkością 13,2 na godzinę. Zaraz koło domu mamy pole polityczne, jak to mówią. I tak to wygląda. Siewnik niestety jeszcze siejemy bez GPS-a. No jeszcze siejemy w tym roku bez GPS-a, ale w następnym roku już będzie GPS na ciągniku założony. W razie czego będzie można go do innego ciągnika przełożyć. Będzie automatycznie rozłączane sekcje. No teraz mogę ręcznie się pobawić, nie? Bym wam pokazał, ale na środku pola nie będę wyłączał, nie? To ja potem stwierdzę, nie? Bo tu takie średnie spalanie pokazuje, ale to na to nie ma co patrzeć, bo to spługa był wyjęty, nie? To jest, wiesz, do góry, no zanim spadnie, bo to jest godzinne, nie? No, dzisiaj hektary, wszystkie tutaj co posieję, co będę miał, to będzie gdzieś około 20-21 hektarów. To potem w razie czego będę tankował, to przeliczę sobie na motogodziny i tam w ogóle, nie? Na hektara ile spalił, nie? To w opisie zostawicie. Najwyżej tam powiem, nie? Tam niektórzy mi doradzali właśnie, żeby zapiąć sztajera do siewnika, żeby mniej spalił, nie? Ale tak ja taki John Deere'owiec jestem i tak przyzwyczajony do pracy z nim, to już trochę razem przepracowaliśmy tych godzin. Ile? 3800 no. Tak, no 8-letniczo nich też się powiem ci, to nie dłuży. Nie, no ale to co wiesz, ja tam do lasu nim nie jadę, nie? No dokładnie.
on u mnie tylko ciężkie roboty robi, nie? Punkt piątko, obrotówka Pottingera, tam siewnik do zboża, talerzówka, albo teraz jeszcze widzieliśmy agregat Kultusa, nie? To tam takie rzeczy on tylko widzi, nie? Więc co, chyba powoli na bezorki się przerzucacie. Nasz orać to my będziemy wszystko praktycznie orać, tylko po rzepaku nie oramy, nie? Aha. Po rzepaku idzie talerzówka, samosiewy powschodzą, przetnie się to, wiesz, to wszystko, to jest, z ziemią się zmiesza resztki i potem będzie szedł kultus, nie? Mhm. Wiesz, zboże po zbożu najlepiej przeorać, tak samo kukurydzę, te resztki, to wszystko, nie? No tak, najpierw. Potem w tym roku siejemy gdzieś tak 120-130 hektarów kukurydzy, wszystko idzie na ziarno, to dużo masy, to wiesz, trzeba to fajnie worać. No ale jesteśmy nastawieni na produkcję roślinną, nie? Pszenica, przy rzepach kukurydza. W tym roku na razie ładnie płaci, tylko że nawozy i paliwo wszystko. Zobaczymy jak następny będzie. W tym roku to wszystko obsiewamy co mamy, a za rok się okaże. Znaczy za rok po żniwach się okaże. Na razie pogoda dopisuje. No a było rano pochmurnie, nie? Zaczynało kropić, mrzawka, nie mrzawka, te sprawy. Ja jechałem do was, to padało. To u nas jak my robiliśmy uruchomienie, byliśmy na polu, to też właśnie zaczęło kropić, ale przestało, nie? Tak miało być. Potem jak te 2 hektary posiałem, to ten... No to pokropiło chwilkę. To pokropiło, ale zaraz przestało i tak zaczęła się pogoda robić, nie? Dobra. Idzie szeryf. A tam nasze 2 łobuziaki, owczarki? Nie wiem, może będzie widać. Zaraz przyjdą tutaj mlony małe. I tak to, powiem wam szczerze, wygląda. Tutaj będziecie mieli fajne akcje, tutaj nagrał. Miał być śmigłowiec jeszcze dzisiaj, no ale nie wyszło. Pozdrawiamy Soundpol. Pozdrawiamy Soundpol, tak jest. Mieli być dzisiaj śmigłowcem u nas. Wczoraj byli, jak robiliśmy 8, a dzisiaj mieli odwiedzić nas, ale niestety coś chyba nie wypadło. A tu nasze 2 owczareczki, o, sobie chodzą. I on już 20, prawie 5 kg, że pierdzielony, nie? No. Tak się wydaje tylko. Tutaj na tym polu trochę mamy słupów, za którymi nie przepadamy. Jakby ktoś chciał się ich pozbyć za nas, to proszę bardzo. No to znaczy, ktoś może do stopy nie wytrzymać. Nie, no tak dość nie wstawi. Ty, ale ci powiem, tam kurwa poczułem opór, nie? Jednak? No a tu na słupie to wiesz, nie wiem, nie, co by to było. Mówię, ojciec tam chciał Amazonku, 2 przejazdy pierwsze zrobił i kurwa od razu z naszych, nie? Też wiem, nie? To co zrobić, nie? Zawsze trzeba na kogoś zwalić, pamiętajcie. No to szeryf nie będzie najgorszy, nie? No nie, no w życiu. Ogólnie, jeśli wam się spodoba ta produkcja, to powiedzcie, czy chcecie więcej materiałów tutaj z chłopakami. No jak wam się mówię, tak jak mówi tutaj kolega, jak wam się podobałby film, tutaj jakby nagrał dzisiaj i jakbyście chcieli więcej, to my jesteśmy chętni, nie wiem jakbyście wy byli, czy tak, czy nie, czy to od was zależy. Na pewno ciekawe produkcje tu by się pojawiły. No u nas przeważnie tam John Deere by był, tam mamy trochę Ursusów, 3 sztuki, ładowarka Merlo, Steyr, to tam na filmie też będzie widać Steyra. Nawozy mi dowoził. No kombajn też rządziera planujemy w przyszłości. Jeszcze jeden kombajn w razie czego do kukurydzy, żeby był. No i taki mobilny jeszcze w razie czego do zboża. Że można w każdej chwili, bo teraz te żniwa są różne. Przeważnie kradzione. Przeważnie kradzione. I to tak ciężko stwierdzić, co by to będzie dalej, nie? Przybywa, kukurydzy przybywa z każdym przejazdem.
tam coraz popadało. W tamtym roku to był dobry rok na kukurydzę. Tu każdemu porosła, bo tam często padało. I na pewno posypała. I posypała na pewno. Ta odmiana też jest teraz bardzo ładna. Ta odmiana, co teraz siejemy, to w tamtym roku nam sypnęła 15 tons hektara wyszło, nie? To ładnie. Ładnie sypnęła, dlatego my, dlatego my w tym roku ją siejemy. Siejemy jej 60 hektarów. Bo zaufaliśmy swojemu, no co nam, z nami się zajmuje, tą chemię, wszystko tam od niego co bierzemy. To z firmą Zagri. Przyjeżdża do nas taki przedstawiciel i doradzi, i podpowie, i na pole się przejedzie, i no, taki naprawdę, nie? Też polecam z nią współpracę, z tą firmą. No idzie z nimi się dogadać i skupują zboże też od nas biorą i jest bajki, nie? Dobra. No. Tu nam drogę chce zablokować, nie? Tak mówię, na razie tak to z tymi dwoma firmami współpracujemy, to z tą Agri, to od chemii, od nasion, a tu z firmą Frike, to i serwis, i oleje, tam wszystko, to tam... No, podchodzą do klienta jak trzeba, nie? No nie wiesz, nie, jak wiesz, nie odbiera telefon, to dzwoni, a nie, ja wiesz, dokładnie. Nie zapomnę czy coś, tak nie? No. Wiadomo, że też nie pracuję 24 na godzinę, no, na dobę. Ty nie pracuję, ale jakbym teraz zadzwonił do serwisanta, czy do Mirka, to by odebrał, wiesz? Aha. Tam nie ma problemu, tam jak coś się stanie, czy coś, to nawet ci powiem, raz miałem awarię, to zadzwoniłem o 17 godzinie, to mi ich sklep otworzyli i tam 17, czy to było coś, jakoś... po 18 coś i czarne godziny już były, powiem ci tak, dokładnie nie pamiętam, bo to było 3 lata temu, nie? No to ci powiem, otworzyli sklep i dali co trzeba i tam bez problemu, nie? No to jest taka naprawdę, nie? Bo na przykład do niektórych to wiesz, godzina święta rzecz. Ja nie mówię, że nie, bo trzeba, że nie trzeba, bo trzeba odpocząć, ale no czasami jest tak, że no naprawdę jest sezon czy coś, nie? To dokładnie. Tutaj kot nam wyskoczył, bo zwolniliśmy prędkość. Od razu go zdefiniujemy. Tylko mamy teraz dobrze, jest. Uchawa chodzi. Siewnik na pusto waży 3 tony. Chciałem powiedzieć, tona 900, tam 70. Na pewno 3,5 tony z groszami. Tutaj z przodu mamy balast, to tona 300. Nie powiem, bo jeszcze sami to dźwigać pod góreczki, tak, ale nie jest źle. Czasem robi przodek poderwać, ale... No, najlepiej wiesz, Damian bez obciążnika, nie? Przestawił go do wiaty, nie? To był wibina. No i tak wiesz, on na zimnym to strasznie szarpie, wiesz? Aha. I tak wiesz, bez sprzęgło, tylko rewers ten to mówi, kurde, przodek mu podbiło, nie? I najlepiej zełko jechałem, to kurde, na tych dziurach to musiałem zwalniać, bo mówię, podbije, kurwa, pójdą w drugi pas, to... A jeszcze jakie odmiany będziesz chciał? Mamy tam z agrocentrum, wiesz, tylko że nie wiem, jaka to jest odmiana, tam na 40 hektarów, w razie czego jeszcze mają dowieść. Też podobnie, że bardzo dobra odmiana. Tam ludzie mieli też ściany takie odmiany, ale ten... Ale byli zadowoleni. To tak wzięliśmy na spróbowanie tam na 40 hektarów tam po wsiać. Pierwszy rok cierpiono będzie. Tak, pierwszy rok będzie. I może coś więcej o nawożeniu? Wczoraj Damian tutaj siał, dzisiaj rano kończył. 200 kilo mocznika poszło pod agregat. 240, sorry. Poszło pod agregat jeszcze. I co tam, będziemy pryskać się powschodowo, nie przedwschodowo. Będzie pryskany opryskiwaczem Krukowiak, John Deere 6920 z GPS-em. Wczoraj były nawozy siane też Bogbailem, tylko że drugim, starszym, w 18 roku wzięliśmy go. John Deere 6920S. Też niedawno kupiliśmy tego John Deere'a. Będziecie chcieli zobaczyć, to w razie czego to napiszecie, to wam pokażemy go.
jesteśmy zadowoleni z każdego John Deere'a, co mamy. Innych tam czynników, powiem szczerze, u nas tata, ani my nie uważamy na gospodarstwo. No to jest Steyr jedyna taka rodzynka, nie? Taki perełka. No, ale tak to my tylko w zielonej, takie odcienie zielonej siedzimy, nie? Już inny nie pasuje. Już inny to nie pasuje, nie? Tak, to tam ten. Tutaj mamy komputerek od siewnika, to tablecik. iPod czy jakoś tak. Siostra już by chciała gwiznąć. Niestety się nie udało. No niestety się nie udało. Jak mówiłem, tu te cholerne słupy są. Nie wiem, może już niektórzy zaczynają siać kukurydzę, nie? To już wchodzimy na grubo, nie? Z sianiem. Temperatura ziemi jest odpowiednia już. Znaczy, no tak bym polenizował z tą temperaturą, nie? Ale jest wilgoć, ma ciepło, nadają to. Mówię, trzeba korzystać z wilgoci, bo potem może nie padać, może być sucho czy coś. To lepiej nie czekać. Tak już taka pora przychodzi na te sianie. Już mamy zaraz maj, tak? No ile, no to zaraz w niedzielę maj, zaraz 1 maja w niedzielę. Dokładnie. Który dzisiaj wchodzi? 26 kwietnia. 26 kwietnia, to więc już tak. W tamtym roku już dużo osób miało posiane w okolicy. No tata jechał tam na Kętrzynie, to mówi, że to już wszyscy mieli posiane 10 kwietnia, nie? W tym roku? W tamtym. A, w tamtym. No i w tym roku już też sieją, nie? Już tam nie patrzą, nie czekają, nie nic, nie? Siewnik bez wałka, wszystko idzie hydraulicznie, napęd, sekcje, trawa nawozowa, ziarnowa. No tak by było na tyle. Kończymy na dzisiaj tego vloga i widzimy się w następnym. Jak będziecie tam coś, to mówię, piszcie, w razie czego to te